Cześć, dzisiaj pokażę, jak zrobić efekt, jak uzyskać efekt filmu w filmie. Na początek uruchamiamy nasz program, wrzucamy do naszego projektu filmik. Ja tutaj wrzuciłem filmik przykładowy. Dla przykładu podzielę ten film na dwa filmiki. W tym celu zaznaczamy w miejscu, w którym chcemy go podzielić. Klikamy na dole, wybieramy opcję rozdziel. Uzyskujemy dwa filmy. Następnie musimy utworzyć nową ścieżkę wideo i na tą ścieżkę wideo przesunąć jeden z filmów. Powiedzmy ten film, który chcemy umieścić w środku. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszki na ścieżce wideo. W wyświetlonym menu wybieramy wstaw ścieżkę wideo. Ścieżka wideo została dodana. Następnie łapiemy lewym przyciskiem myszki nasz fragment wycięty wcześniej filmu i przeciągamy na górę. Puszczamy. W tym momencie po uruchomieniu filmu nie widzimy żadnego efektu, ponieważ filmik górny nałożył się na filmik dolny, całkowicie go zasłaniając. Chcemy uzyskać efekt, aby filmik górny znalazł się w małym tutaj rogu, a filmik dolny był tłem. Zaczynamy. Wybieramy filmik górny. Klikamy na pasku narzędzi ruch ścieżki. Otwiera nam się znajome już okno edycji. Tutaj dla lepszego widoku przesunę go trochę w lewo. Łapiemy za jeden z rogów i zmniejszamy. Jak widzimy, już uzyskujemy efekt, który nam chodziło. W tym momencie możemy w dowolnym miejscu umieszczać nasz film. Powiedzmy, umieszczę go w tym miejscu. Tutaj. Mogę go jeszcze zmniejszyć. Możemy również go obracać oczywiście pod dowolnym kątem. Możemy go zwiększyć. Możemy go zmniejszyć w zależności od naszych potrzeb. Zrobimy takie coś. Tak. Zamykamy. W tym momencie uzyskaliśmy efekt, o który nam chodziło. Kliknijmy twarzej. I widzimy na podglądzie, że uzyskaliśmy efekt taki, że dolny filmik stanowi tło, a filmik górny wyświetla tutaj się w rogu. Dziękuję bardzo. Za uwagę.